dobry w ten słoneczny dzień, moi drodzy. Spotkałem Andrzeja Sobczyka. Andrzej, który jest fundraiserem od początków fundraisingu w Polsce, potem robił wiele rzeczy związanych z dobrymi dziełami. Niech się dzieją dobre rzeczy, to jest Andrzeja tak jest, tak jest. Hasło. Spotkałem Andrzeja, trochę przypadkowo, trochę celowo, i Andrzej opowiedział mi o nowym narzędziu fundraisingowym, który właśnie wdraża. I tak słucham i myślę, to jest dobre narzędzie. Dlatego zamiast opisywać wam, drodzy słuchacze czy widzowie, co to jest, poprosiłem Andrzeja, tak złapałem go w biegu, żeby trochę opowiedział o tym narzędziu, bo prawdopodobnie będzie to narzędzie, które wrzucimy do naszych kart fundraisingowych, które za nią Anią stworzyliśmy. Jestem tak pełny entuzjazmu, a to narzędzie, Andrzeju, startuje. I co to jest? Opowiedz. Tak. Zostawiam to. Już niebawem startujemy z przedsięwzięciem, które jest w stanie połączyć technologię z pozyskiwaniem pieniędzy na dobre cele. A ta technologia, w dużym skrócie mówiąc, polega na tym, że masz aplikację na telefon i wchodząc do tej aplikacji, masz możliwość robić zakupy, czy przez internet, czy w sklepach stacjonarnych, jak idziesz i codziennie kupujesz bułki w jakimś sklepie, tak, przykładowo. I wtedy część tych pieniędzy, których sprzedawca zyska dzięki temu, że zrobiłeś u niego zakupy, przekaże na dobre cele. No właśnie, i to nie tylko przez te aplikacje online'owe, czyli płacąc za bułki kartą, co ważne. Dokładnie tak. Wchodząc do aplikacji, podajesz numer swojej karty, czyli nie wszystkie dane, ale tylko numer karty, którym płacisz w sklepie. Możesz, jest to bezpieczne. Tak. Możesz podać numer jednej karty, pięciu kart, prywatną, firmową, jaką chcesz. I w tym momencie sprzedawca, jeśli robisz u niego zakupy, widzi, że jesteś w systemie i że ten procent on musi przekazać dalej. Właśnie to płacenie za pomocą karty kredytowej jest nowością w skali tego typu podobnych rozwiązań, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Bo o ile rozwiązania takie odcinające procent od na przykład zakupów internetowych już funkcjonują, tak, to jest mały element całego przedsięwzięcia, bo tutaj jakby istotną rzeczą jest to, żeby te zakupy, które robimy na co dzień, jadąc po masło, po chleb, na stację benzynową, można było poprzez te zakupy wspierać organizację. Czyli w każdym sklepie mogę, korzystając z tej karty, to z każdego sklepu? To jest tak, żeby sklep przekazał procent na wsparcie dobrych dzieł, tą zwrotkę, nazwijmy to, musi być w sieci. Tej całej aplikacji. Na ten moment jest 1000 sklepów i śmiało powiem, że można kupić właściwie wszystko, bo tam jest, począwszy od Allegro, AliExpress, nie wiem, 5, 10, 15, Euro, RTV, AGD. No, można by wymieniać tych sklepów, jakby bardzo dużo jest. Natomiast jeśli, nie wiem, jesteś nowym użytkownikiem, wchodzisz do aplikacji i, nie wiem, chciałbyś, aby twój lokalny sklep też w nim był, to trzeba się z tym sklepem dogadać. On musi wejść do aplikacji i zadeklarować, jaki procent z tego, co zyskał, przekaże na dobre cele. I w tym momencie, po dokonaniu tam kilku prostych procedur, sklep wchodzi do aplikacji i tak, dzięki temu sklep ma klienta, lojalnego klienta. Ty masz zakupy zrobione tak jak zawsze, bo to jest bezkosztowe dla ciebie, jako dla klienta. Jakby nic więcej nie dopłacasz, nic cię to nie kosztuje. A organizacja ma środki na realizowane przez siebie cele. Czyli tak, zarabia sklep, bo dodatkowego klienta, zarabia organizacja, w sensie dostaje środki, a ja robię dobre rzeczy. Dokładnie tak, jeszcze cię do tego to nic nie kosztuje. A propos tego zarobku sklepu, jest taka tendencja w marketingu i w ogóle w podejściu biznesów do wspierania organizacji pozarządowych, taka, że jednak zaczynają widzieć to, że klienci doceniają, że firma angażuje się w jedno czy w inne dzieło, powiedzmy, społecznie dobre. I to jest moment, w którym widzimy przyszłość tej aplikacji na tej zasadzie, że, nie wiem, mam społeczność osób, której zależy na tym, tak jak w przypadku naszej aplikacji, nazywa się AP+, wspieram ewangelizację. Mamy społeczność ludzi i ta społeczność jest bardzo duża w Polsce, która chce, aby wszelkie dzieła promujące wartości chrześcijańskie mogły powstawać, nie? I teraz mówimy tak, takim osobom, słuchajcie, zainstalujcie tę aplikację i róbcie zakupy w tych punktach, bo te punkty wspierają przedsięwzięcia ewangelizacyjne. I biznes, sprzedawcy
zaczynają coraz bardziej to doceniać, patrząc z perspektywy lat na badania w tych tematach. Aplikacja dopiero startuje. Andrzejowi obiecałem, że będę jednym z pierwszych testerów, a właściwie już użytkowników. Tak jest. Więc myślę, że Andrzeju nagramy jakąś rozmowę podsumowującą tą kampanię, żeby się podzielić też rzeczami. To jak wiecie, ja uwielbiam różne techniczne nowinki, które wspomagają fundraising. Ale z tego, co Andrzeju mówiłeś, po tym etapie testów będą też mogły organizacje się zgłaszać po to, żeby mieć też własne, prawda? Dokładnie tak. W tej chwili prowadzimy przygotowania do postawienia pierwszej aplikacji, w której będziemy zbierać środki na cele bliskie naszemu stowarzyszeniu. Natomiast w dalszym etapie będzie możliwość taka, że organizacja inna, która zbiera na inne swoje cele, dołącza się do projektu i w ten sposób korzysta już z tego, co my wypracowaliśmy, bo ma już tą siatkę tysiąca i więcej sklepów, a z drugiej strony dokłada swoją społeczność, swoje osoby, które są wokół organizacji, przez co tworzy dużo większą grupę zakupową, co z kolei powoduje, że sprzedawcy będą bardziej zainteresowani do tego, aby wchodzić do całego programu. I to już się dzieje, bo w ramach testów obserwujemy punkty usługowe i sklepy, które prześcigają się w tym, która chce dawać większą zwrotkę, bo widzą w tym sens. Po pierwsze, wspierają dane przedsięwzięcie, a po drugie, mają więcej klientów, bo klienci idą tam, gdzie bardziej wesprą. Ja powiem przykład swój z życia wzięty. Zepsuł mi się telefon, musiałem kupić nowy. Miałem do wyboru dwa sklepy. Kupię tu albo tu. Jeden sklep dawał 1%, a drugi dawał tam 1,5%. Tak dodam, że średnio w tej chwili w aplikacji 3% wartości od zakupów ląduje na dobre cele. No i który sklep wybrać? Obydwa mają podobne ceny. No to w takim razie oczywiście, że wybiorę ten, który daje większą zwrotkę. No i zrobiłem zakupy. Kawałek tej ceny sprzedawca przeleje na te cele, które wspieramy poprzez AP+, wspieram ewangelizację. To, co mnie najbardziej przekonało do tego, o czym Andrzej mówi, bo spotkaliśmy się jakiś czas temu, Andrzej opowiada, potem dopytuje o szczegóły, bo to jak to ma funkcjonować? Kluczowa rzecz, te karty, bo o ile za pośrednictwem online'u takie formy aplikacji gdzieś funkcjonują, to jeszcze nie znam nikogo, kto by miał te karty, więc a ja płacę dużo kartami, więc ja się przyznaję, że jadąc tutaj, zapłaciłem na stacji benzynowej dość duży, mam bak, więc duży rachunek. I Andrzej mówi, tak, będziesz mógł... I w tym momencie kawałek twojego rachunku poleci na dobre cele. Dokładnie tak. I to jest nowinka. I to taka nowinka w skali światowej, bo jednak, tak krótko mówiąc, dogadanie się z operatorami kart do tego, żeby to rozwiązanie w ogóle wdrożyć na dużą skalę, żeby to było możliwe technicznie do zrobienia, no to było zadanie tak naprawdę na lata pracy. Cała aplikacja od początku tworzenia jej minęło 7 lat. No ale teraz jesteśmy na samym początku tego przedsięwzięcia, żeby pokazać go ludziom, no i pokazujemy go wam, żebyście się mogli jakby spojrzeć po pierwsze z punktu widzenia klienta, który przy okazji robienia dobrych zakupów bezkosztowo zupełnie wesprzeć dobre przedsięwzięcia, ale też z punktu widzenia organizacji, które robią dobre rzeczy, znaleźć sobie kolejny sposób na finansowanie tych dzieł, które robicie, bo warto je wspierać. A o tym, gdzie można aplikację zobaczyć, sprawdzić, przetestować, dodać te wszystkie swoje 27 kart, o tym będzie w linku, który będzie albo tutaj, albo tutaj. Serdecznie polecam, a już teraz zapraszam na naszą rozmowę z Andrzejem, która będzie podsumowywać z fundraisingowego, pozarządowego punktu widzenia, jak to działa, ile pieniędzy przynosi i tego sobie życzę. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i powodzenia w waszych działaniach fundraisingowych. Dzięki, cześć.